Siemano! Witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Palionowa w tym nowym, prawda, pięknym roku 2023. Ej, jak ten czas szybko leci, to już jest 2023 rok. Czy wy wiecie, że tak naprawdę za kilka dni, ponieważ to już 10 stycznia, będzie równo 3 lata, jak ja nagrywam tutaj na tym kanale. To jest niesamowite, naprawdę. Dobra, widzowie, w każdym razie witam was serdecznie na Palionowie. Dawno nie było Palionowa, znaczy dawno, wiecie, jakby teraz co drugi dzień filmy wlatują, nie wiem czy zauważyliście, na pewno zauważyliście. 1 i 3 stycznia filmów nie było, tak samo dzisiaj jest odcinek, ale jutro go nie będzie, pojutrze będzie, teraz przez cały styczeń lecimy co drugi dzień, z tego powodu, że ja mam jeszcze w środku miesiąca kolejny wyjazd i tak dalej, a chciałem teraz się skupić też na innych rzeczach, bo mam sporo innej roboty, dlatego przez cały styczeń odcinki tutaj na kanale co drugi dzień, ale spokojnie w lutym już wracamy normalnie z daily, wszystko będzie tak jak było po staremu, nie przejmujcie się totalnie, nie ma co się przejmować. Słuchajcie, jestem na Palionowie, jak widzicie, ja jestem ciekaw, czy coś się tutaj pozmieniało, szczerze mówiąc, bo w sumie ostatni raz na Palionowie byłem... kurczę, dosyć dawno, ponieważ ja już przed wyjazdem, a wyjeżdżałem 31, miałem już gotowy zapas na ten cały wyjazd, znaczy już nawet kilka dni wcześniej, bo ja miałem ich trochę więcej i tam się innymi rzeczami zająłem, więc mnie już tutaj nie było chyba prawie z tydzień, tak sobie myślę teraz, nie? Że chyba ostatni raz to tydzień temu byłem na Palionowie, mimo że wy pewnie tego w ogóle nie odczuliście, no bo jakby... odcinki się ciągle pojawiały, ale wow, ja se skoczyłem na dół, ale żebym teraz zrobił, ale ja jakby nie było mnie na Palionowie już prawie dobry tydzień, więc no widzowie, tutaj się mogło naprawdę wiele rzeczy pozmieniać, ja jestem mega ciekaw jak tu sytuacja na dany moment wygląda, więc sobie przejdziemy po Palionowie i zobaczymy czy są, ej tam jest jakaś zmiana, tam jest TNT jakieś, ej dlaczego tam jest TNT, co to ma być, co to ma być, w każdym razie czekajcie, gdzie ja mam mój hełm? Nie mam mojego hełmu, zostawiłem go gdzieś w domu chyba. Dobra, idziemy w takim razie do domu po mój hełm, kurczę, ten taki żółwi hełm, bo on jest konieczny, on jest bardzo ważny. Żółwi hełm jest najważniejszy, widzowie. Ja go w ogóle tak swoją nazwałem, tak swoją drogą nazwałem go przed wyjazdem, nie pokazywałem wam go jeszcze na odcinku. Tak sobie pomyślałem właśnie, że szkoda, że go nie nazwałem na odcinku, nazwałem sobie go tostowy kask, widzowie. Więc zaraz wam go pokażę i zobaczycie jak się, prawda, prezentuje elegancko. Dobra, idź... Czemu tu mam rozwalone, tak? Halo? Czemu tu jest stone w ogóle? Tu nie było stone'a. Tu był... To albo... Ej, nie mogę wskoczyć. Dobra, wskoczyłem. Ej, co tu się stało? Dlaczego... Mi się ktoś tu włamał. Ale dobra, wszystko jest... Chyba. Chyba, że ktoś mi coś ukradł. Tutaj... Nie! O nie, o nie, o nie! Ukradli mi tutaj całą zbroję mi ktoś ukradł. Ej, ale to jest niemiłe teraz, nie? To... A tu mam jakiś... Aha, bo to jest... Dobra, nieważne, to nieważne. Myślałem, że zginę. Byłem pewien, że to tak się stanie. Dobra, złote jabłko potrzebuję jakieś szybko, żeby... Dobra, tu jest na szczęście wszystko, co jest. Dobrze, że ja tu trzymam najważniejsze rzeczy. Ja nie mogę. Dobra, ale czekajcie, bo mi ktoś ukradł kask teraz. Ja ten kask na bankoturze gdzieś tutaj przy wyjściu. Tu mi się wydaje, że był ten kask. Ej, to zostało. Ciekawe czemu. Dobra, ale ktoś mnie ukradł, ale nie totalnie z wszystkiego. Ale dobra, co to ma być? Dobra, zakładam to, bo to jest niebezpiecznie teraz się okazuje. Same gacie na razie, to sobie wezmę tak po prostu. Ej, ktoś mnie okradł perfidnie. Ej, ale to mi się nie podoba. Dobra, gdzie jest ten kask? Tu... Nie, tu nie. Czekajcie, tu może odłożyłem... Tu co to jest? Aha, dziennik ucieczka Steve to nie. Tutaj też nie. Ej, gdzie ja mam ten mój kask? Ja go gdzieś musiałem tu odłożyć. No nie mówcie, że ktoś mi kask ukradł, mój fajny kask. Dobra, tu też nie ma. Ale tu mam te, co dostałem na święta, czekajcie, możemy właśnie, patrzcie, ja tutaj chciałem zrobić takie miejsce, taką DJ-kę, ale to czekajcie, zaraz ją zrobimy. Ja muszę ogarnąć najpierw, gdzie mam moje rzeczy, ale ktoś mi ukradł to, więc całkiem możliwe, że kask mi też ukradli. Dobra, czekajcie, jeszcze przyjrzymy tutaj te skrzynki. Ale też to wszystko wygląda tak jakby zabrali wszystko co najcenniejsze. Aczkolwiek wiele rzeczy mi zostało. Ej, ale ja tutaj miałem diamentową łopatę. Jestem pewien tego. Tego jestem pewien jak niczego innego. Diamentowa łopata tu była. Bo ja jej nigdy nie brałem ze sobą, zawsze na nią zwracałem uwagę, że mówię, a będę ją brała, a później nie brałem jej i nigdy jej nie miałem, a zawsze tam stała i ten. Ktoś mi ukradł też diamentową łopatę, to też jest kurczę tutaj ważne. Ej, dobra, nie mam tutaj nic chyba że tu, nie. Ej, dobra, ukradli mi ten kask, ukradł mi ktoś ten kask, dobra, zanim zaczniemy szukać tego kasku, to szybką DJ-kę tu walnijmy, na górze, albo nie na górze, czekajcie, albo dobra, na górze, tam jest sporo miejsca, tutaj walniemy sobie DJ, o wiem gdzie walniemy DJ-kę, patrzcie, to będzie idealne, to już mój plan teraz jest, moja inwencja twórcza, możecie ocenić co będzie, to będę DJ-ował na całe Palionowo, widzicie to? Patrzcie, robimy tak, stawiamy, przede wszystkim to jest najważniejsze, to musi powstać tu, teraz mamy tak, i tu idzie w tą stronę, tak, i tu idzie w... Ej, tu będę miał ciężko z wyjściem. Gram se na tym... O, tak, tym się to szybciej rozwala, dobra. Musimy zrobić DJ-kę, chyba że tu to przedłużę jakoś. Może tak by było to lepiej przedłużyć, nie? Ej, myślę, że tak. A nie, bo tu mam tak... ja tego tak nie przedłużę. Ajajaj, dobra, dobra, na razie to jednak mój plan z DJ-ką, że tak powiem, się zepsuł troszkę. Ale mamy lepszy pomysł teraz na tą DJ-kę. O, i mi nasunął się jeszcze lepszy pomysł. Wejdziemy na wierzchołek tej głowy. Jeżeli tu się da... Ej, jak się tam wychodziło? No czekajcie, wylecę. Tu była jakaś drabina była kiedyś. Patrzcie, tu była drabina. Aha, ale już nie mam. Dobra, nieważne. Tutaj, widzicie ten stolik? Ten stolik trzeba się go pozbyć. Tu walniemy teraz DJ-kę. To jest idealne, co tu może być. Co prawda nie podoba mi się fakt, że ktoś mi okradł i zaraz będziemy szukać. Zaraz myślę, że... ja myślę, że odnajdziemy to, kto to odkradł, ale zanim to musimy zrobić DJ-kę. Dobra, robimy tak. Stawiamy... to jest takie niewymierne. Dobra, stawiamy tutaj. Trudno, będzie takie trochę inne. Zróbmy coś takiego, coś takiego. I teraz tutaj z tyłu musimy zrobić raz, dwa. Ło, tak, tak. Oj, no postawiłem trzy, nie tak jak chciałem. Dobra, stawiamy tu. Albo lepiej, to też rozwalimy, to. Dobra, coś takiego. I teraz robimy tu. I teraz tu by też się przydało dwa mieć. Dobra, to zrobimy tak. I to zabierzemy. Damy... a nie, ja muszę mieć też jakieś wyjście. Dobra, robimy tak. Robimy tak i tu będziemy musieli postawić jeszcze jedno takie coś. Ale na dany moment zrobimy tutaj coś innego. Zrobimy coś takiego, patrzcie, pum. Dobra. To będzie dobrze wyglądało, o. I w ten sposób mamy idealną DJ-kę. Tu dajemy to, dajemy płytę na to. I będzie można puszczać tutaj, grać na całe Palionowo. To jest to, tylko tu by się przydało jeszcze... wiecie co, może nie, zróbmy tak, zabierzmy to. I stawiamy tu, żeby były takie głośniki duże. Wow, spadłem sobie na dół, dobra. No, ale wygląda to dobrze teraz, możecie ocenić widzowie w komentarzach, ale moim zdaniem DJ-ka tutaj prezentuje się git. I teraz możemy spróbować, jak to brzmi. Nie wiem, czy to słychać dobrze, ale dobra. Chowamy to, na razie to nie ma znaczenia. Lecimy szukać moich rzeczy. Wydaje mi się, że... czekajcie, kto by miał kraść? Musimy przeanalizować, kto został tutaj na Palionowie. Został tutaj Steve, została Palionka i została Milky. Aczkolwiek Milky wracała do rodziny, więc ona raczej też nie. No bo ja, Dave, Palion i Bzyku wyjechaliśmy a jeszcze Yeti został. No to nie wiem, no to my wyjechaliśmy na Sylwestra, więc jeszcze Yeti mógłby to być. Dobra, to musimy przejrzeć w takim razie kilka osób. Wydaje mi się, że Steve to mi się najbardziej podejrzany wydaje, więc ja polecę od razu do Steve'a zobaczyć. Może to na szybciej zejdzie z czasem. Zobaczymy, że on to ukradł. Wydaje mi się, że to na niego bym postawił raczej. Więc zobaczmy, to jakieś skrzynki. Czy tutaj gdzieś coś jest? Tutaj nie ma mojej diamentowej zbroi. To też może być jakoś bardzo ukryte, kurczę. To tak niekoniecznie musi być na widoku. Tutaj też nie. Tutaj są skrzynki jak... a to co to? Tu jest jakaś skrzynia pułapka. Dobra, wiecie co? Ja tego nie ruszam, bo ja nie wiem, co tu się wydarzy. Nie chcę tego detonować. Ale przejdźmy tutaj. Pójdziemy na górę. Może na górze coś będzie w jakiejś skrzynce. Tutaj. No proszę. No Steve, ale kurczę, jak on to ukradł, to on to na pewno schował dobrze. Jeszcze tu jest szansa na to, że schowałem. Tu są 8 tych jest, no dobra, dajmy je tak. Dobra, tutaj tego nie ma nigdzie. Tu jest skrzynka, też nic nie ma. Dobra, tu nie ma. Możemy wejść jeszcze na górę i zobaczyć tutaj, jak wygląda sytuacja. Tutaj też nie, czyli wydawałoby się, że Steve i O! To nie moje, ale widzę, że... o, to jest moje. Ale to chyba dawałem komuś, czekajcie. A, bo to są wyniki badań, dobra, to ja to oddawałem, to faktycznie. Ale to nie jest moje, bo ja mam w enderchestie, tego mi nie mógł nic zabrać. Ale hełm i zbroję mi ktoś ukradł, tego nie chowałem do enderchesta. Dobra, czyli tutaj w tym domku mnie, czyli w sumie Palionka i Steve są czyści. Chociaż oni mogliby to jeszcze gdzie indziej zrobić tak naprawdę, kurczę. Ej, szczerze? Nie mam pojęcia, kto to mógł... dobra. Jest jedna opcja, ale go nie ma przecież tutaj. I on też mi rozwalił, w sumie Steve i Palionka nie mieliby po co mi tego robić, tak samo Yeti. No czekajcie, polećmy tam do tego. Ej, co tu się stało? Takie słupy są. Ej, co to ma być? Dobra, tego tu nie było, jak ja tu byłem ostatnio, nie? Nie wiem, od kiedy tutaj jest, ale okej, zabraliśmy na dół i zobaczmy, jak to wygląda sytuacja. Tu jest magazyn, z tego co pamiętam, więc może tutaj. Słyszę zombiaka jakiegoś, dobra, tu nic nie ma, okej. W beczkach. Totalnie pusto, ej, tu totalnie nic nie ma. To jak tutaj by to mogło być? Dobra, tu też nic nie ma, słyszę tu zębiaka gdzieś sobie chodzi, dobra. Jeszcze zobaczmy tutaj do środka, do tego. O! Jest! No jest, to stowy kask, ej! Dobra, dlaczego to tutaj jest? Dobra, to mi się nie podoba, to mi się bardzo nie podoba. Cała moja zbroja tutaj jest, widzicie to? I ja nie mogę. Ej, dobra, czyli mam bardzo złe przypuszczenia tutaj, szczerze mówiąc, w tym momencie, ale nie chciałbym siać paniki, wiecie o co chodzi. Zróbmy tak, dobra, żeśmy to mieli poukładane mniej więcej, coś takiego. Nie chciałbym siać paniki, aczkolwiek bardzo mi się to nie podoba. Dobra, jak wygląda mapa? Gdzie tutaj są te słupy. Ej, dobra, to mi się nie podoba. Trzeba patrzeć, czy tych słupów więcej nie ma, bo tu się zaczynają dziwne rzeczy dziać i tak jak Steve mówił w sumie, że Herobrine może wrócić, no to bardzo obawiam się, że coś tutaj się stało. Albo wrócił, albo ktoś wykonuje dla niego zadania. Nie wiem, totalnie tego nie rozumiem, ale mega to jest dziwne. Mega to jest dziwne i bardzo mi się to nie podoba. Ktoś mnie okradł, nie? To jest najważniejsza rzecz tutaj tego... Ej, nie, dobra, nie bijcie mnie. No i przede wszystkim rzeczy znalezione Herobrine'a. Albo ktoś go chce wrobić, ale nie, raczej nie, no kto by chciał wrobić Herobrine'a? Przecież go już nie trzeba wrabiać, on już jest po gównie w uszy, wiecie o co chodzi. Dobra, wydaje mi się, że raczej kto musiał być Herobrine. Dobra, ale nieważne, nie chcę tego o tym myśleć, ja na razie tutaj muszę to odbudować. I muszę, wiecie co, kurczę, czy ja mam w ogóle z czego to odbudować? Wydaje mi się, że powinienem mieć. Kobla mamy, dobra, andezyt mamy, jest git. Więc odbudujmy to szybko, dajmy tak. Tutaj potrzebujemy piaskowiec, zróbmy tak, dobra. Mamy to zamurowane i teraz potrzebujemy piaskowiec. Ja mam piaskowiec, jeszcze tam to powinienem odłożyć, ale nieważne już. Mamy piaskowiec, weźmy sobie, dobra, to nie widać już, który to jest, bo od góry to wyglądają wszystkie identycznie. Więc postawmy tak, dobra. Jeszcze drzwi musimy odbudować. Ej, ale to jest lipa tu, że ktoś mi się włamuje, nie? Podczas mojej nieobecności, bardzo mi się to nie podoba. Dobra, tutaj mamy, z tego drzewa są zrobione drzwi, aczkolwiek ja miałem chyba te drzwi jeszcze. Na pewno mam tutaj to, więc możemy to odłożyć. Dobra, zróbmy sobie jeszcze jedne drzwi. Aczkolwiek wiecie co, ja teraz robię drzwi i teraz następna skrzynka, którą otworzę, będą tam drzwi takie. Uwaga. Nie, tutaj ich nie ma, ale na pewno gdzieś są. Na pewno gdzieś miałem takie drzwi, jestem tego przekonany. Jestem pewien jak niczego innego. Chyba, że też mi ktoś ukradł, nie? Może tak być. Ale tu... No nie, dobra, no może nie mam. Dobra, uwaga, stawiamy... Tutaj tak się stawiało. Aj, nie, źle to postawiłem. Dobra, tak się stawiało i potrzebujemy jeszcze te półpłytki. Dobra, tylko gdzie mam półpłytki? Półpłytki też będziemy musieli sobie chyba zrobić, one też były zrobione z tego drewna, więc zabierzmy... Mamy to drewno jeszcze. Zróbmy dwie takie półpłytki. I dajemy z jednej i z drugiej strony. Dobra, bardzo mi się to nie podoba, że ktoś mi okradł, szczerze mówiąc. Jeżeli też uważacie tak samo jak ja, że to Herobrine, no bo jest jeszcze opcja, że ktoś mógł wrobić, nie? Ale raczej wątpię. Ale jeżeli uważacie, że to Herobrine, to dajcie znać w komentarzach. Ja muszę koniecznie powiedzieć o tym reszcie, żeby wiedzieli, że ktoś tutaj grasował podczas naszej nieobecności i włamywał się do domów. Jestem ciekaw, czy w ogóle do kogoś się jeszcze włamał.